Kochani dziewczyny, to nie wiedzą, że nic nie mają do gadania. Jezus, który pierwszy umiłował. Widzicie, to jest moja radość, że Jezus jest tym, który pierwszy umiłował mnie. On jest moim sercem, On jest moim życiem, On jest moim skarbem. Jezus jest moim największym skarbem. Jezus jest moim źródłem. Nie wyobrażam sobie egzystencji z Niego. I On mnie pierwszy umiłował. A ja po prostu odpowiedziałam na Jego miłość. I nie ma nic cudowniejszego, niż odpowiedzieć na cudowną miłość wszechmogącego Boga. I dzisiaj jestem Jego córką. I dzisiaj jestem bezpieczna. Dzisiaj jestem szczęśliwa. Dzisiaj mam to, co najcenniejsze. I nic się nie może z tym równać. Ale wiedz, że Ty jesteś tym, którego Jezus również pierwszy umiłował. Jezus już Cię umiłował. On już Ciebie umiłował. A teraz możesz odpowiedzieć na tę miłość. Oczywiście Ty możesz ją odrzucić. To jest Twoja wolna wola. Masz ten straszliwy wybór. Masz ten straszliwy wybór. Możesz odrzucić lub przyjąć tę miłość. Możesz przyjąć tę miłość. Niezależnie od ram, które zostały Ci zadane w życiu. Niezależnie od tych wszystkich momentów, gdy chciało Twoje serce krzyczeć, nie ma Boga. Ale Bóg jest. Bóg jest. I On pierwszy Cię umiłował. On umiłował Cię pierwszy. To jest po prostu tak, że Ty masz odpowiedzieć na miłość. Czy to nie jest piękne, że jesteś już kochany? Jesteś kochany, tylko potrzebujesz odpowiedzieć na tę miłość. Ja na nią odpowiedziałam. Był taki czas, że robiłam mnóstwo błędów w moim życiu. Baprałam się w rzeczach, które tak naprawdę nie doprowadziły mnie do niczego dobrego. Diabeł wodził mnie za nos. A babrałam się tu dlatego, że szukałam sensu. W moim sercu była pustka i usiłowałam ją zapełnić różnymi rzeczami. Ale to miejsce to jest monopol Boga. Albo On je zapełni, albo nikt go nie zapełni. Bóg ma monopol na tę pustkę w Twoim sercu. Jeżeli Mu pozwolisz, to On wejdzie i tę pustkę zapełni. Ale jeżeli się nie zgodzisz, to miejsce zostanie puste, a wszystkie substytuty okażą się zrówne. I tylko doprowadzą Cię do pogorszenia Twojego stanu. Zostałeś ukrywany przez Boga, przemówiącego tak bardzo, że dał się Go pokorzyć, dał się ukrzyżować, dał się zabić dla Ciebie. Możesz Go wziąć albo odrzucić, ale ja dzisiaj zachęcam Cię, weź to, ja wzięłam i nigdy nie żałowałam. I to jest moje szczęście. I jestem dumna z tego, że Jezus jest moim Panem. Dlatego stoję tu przed Wami dzisiaj i mówię o tym głośno. Jezus jest moim Panem. I z tą odpowiedzialnością stwierdzam, że to największe szczęście, jakie mogłem mnie spotkać. I z tą odpowiedzialnością stwierdzam, że to najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przydarzyć. To, że Jezus Chrystus jest moim Panem i nic się z tym nie może równać. Możesz mieć tak samo. Możesz przyjąć tego, który Cię pierwszy umiłował. Piłka jest po Twojej stronie boiska. On czeka. On czeka. On puka do Twoich drzwi. On puka do tych drzwi teraz moim głosem. Teraz, gdy do Ciebie mówię, On w tym momencie puka. Moje słowa to Jego pukanie. Moje słowa to Jego pukanie do drzwi tego serca. Nie zlekceważ tego, bo dzisiaj jesteś tutaj zdrowy i rzeźki, oczekujący jutra, ale nie wiesz, czy to jutro nastąpi. Nie wiesz. Nie wiesz, bo giną ludzie w tym wieku. Nie tylko starcy, którzy są w świecie dni, ale giną również dzieci w różnych okolicznościach, młodzi ludzie. Nie wiesz, czy jutro będzie, więc nie odkładaj tej najważniejszej decyzji w Twoim życiu. Powiem więcej, nie odkładaj tej najważniejszej decyzji w Twojej wieczności, bo jesteś wieczną istotą. Twoje życie, a może nie ujmę to inaczej, Twoja egzystencja nie skończy się wraz z fizyczną śmiercią. Bo po tej fizycznej śmierci nastąpi albo życie z Bogiem, albo egzystencja bez Boga, zwana śmiercią wieczną. To jest realne. To jest realne. Nie jesteś tutaj dzisiaj przypadkowo. Przychodzisz tędy, bo Bóg chciałbyś usłyszał te słowa. Te słowa to perły. Te słowa to życie i prawda.
Nie jesteś tu przypadkowo. Przychodzisz tędy, bo Bóg chciał ci dać Ewangelię, bo ciebie pierwszy umiłował i posłał cię na Piotrkowską. Posłał cię na Piotrkowską, byś usłyszał mnie i moich przyjaciół. Teraz to jest po twojej stronie. Ten wybór, ten piękny wybór, a jednocześnie straszliwy, bo możesz wybrać albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. I od tego zależy wszystko, wszystko, twoja wieczność. Czy ty rozumiesz to, że wieczność ma to do siebie, że się nigdy nie skończy? Po tej stronie bytu decydujesz, jak będziesz, w jaki sposób będziesz istnieć po fizycznej śmierci. I to się nigdy nie skończy. Słyszysz? Słyszysz, nie skończy się. Ty dzisiaj podejmujesz decyzję. Nawet jeśli w tym momencie mi nie wierzysz, to zatrzymaj się z tym, co słyszysz. Zatrzymaj się nad tym, co słyszysz i to przemyśl, i to przemów. Bo twoja wieczność jest tego warta. Jeżeli podejmiesz decyzję na tak, że chcesz należeć do Boga żywego, objawionego w Jezusie, do tego, który ciebie pierwszy umiłował, to powiem ci, co masz zrobić. To potrzebujesz po prostu ukorzyć się przed Nim i uznać, że jesteś grzesznikiem, że potrzebujesz Zbawiciela. Potrzebujesz uznać, że twoje życie bez Jezusa jest błędem. I potrzebujesz uwierzyć, że On umarł za ciebie i naprawdę zmartwychwstał. I potrzebujesz uczynić go swoim Panem i Zbawicielem. I ta prosta modlitwa, to pokorne wyznanie da ci wieczność z Nim, a Jego święta krew oczyści cię doskonale, tak, że będziesz większy niż śnieg, bo tylko Jego krew usprawiedliwia. Żaden z swoich uczynków, nawet najszlachetniejszy, nie usprawiedliwicie nic poza krwią Chrystusa. Zbawienie jest z wiary. To jest Boża łaska. Jezus wraca na tę ziemię. Jezus wraca tutaj niedługo. Wraca po swój Kościół, po ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa to są ci, którzy narodzili się na nowo, czyli ci, którzy zrobili to, o czym przed chwilą ci powiedziałam. Jeżeli zdecydujesz się, że chcesz należeć do Chrystusa, to będziesz Jego. Będziesz prawdziwie częścią Jego Kościoła i Chrystus wróci do ciebie. Ale jeżeli to, co słyszysz, odrzucisz, jeżeli odrzucisz tego, który cię pierwszy umiłował, to wróci tutaj twój sędzia. Twój sędzia, jeśli nie wytłumaczysz. Nie będziesz miał wymówki, bo ode mnie i od moich przyjaciół słyszałeś prawdę. Więc rozważ, jaką decyzję podejmiesz. Nie podejmij jej pochopnie. Podejmij ją, zbadawszy swoje serce. Podejmij ją w pokorze. Odrzuć pychę. Warto pójść za Jezusem. Zrobiłam to wiele lat temu. Nigdy tego nie żałowałam. Gwarantuję, że warto. Ja daję certyfikat jakości. Ja mówię, warto. Warto. Daj sobie uciąć za to głowę, ręce, nogi. Wszystko sobie daję zmasakrować za to, że warto pójść za Jezusem. Warto. Daję certyfikat jakości. On nie zawodzi. On jest wierny. On jest prawdziwy. On cię pierwszy umiłował. Pójdź za Nim. Pójdź za Nim. Bo teraz Bóg do ciebie woła. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Wybierz Jezusa, a będziesz żyć.